Magdalena Ogórek powraca do telewizji. Wiadomo, czym będzie się zajmować. Magdalena Ogórek przez lata była jedną z twarzy TVP, lecz w ciągu ostatnich miesięcy musiała pożegnać się z pracą i zniknęła z anteny, jednak nie na długo. Okazuje się, że dziennikarka już niebawem znowu powróci przed kamery. Wiadomo, czym będzie się zajmować. Magdalena Ogórek zwolniona z TVP. Magdalena Ogórek przez wiele lat uchodziła za jedną z głównych twarzy TVP. Do ekipy stacji dołączyła w 2016 roku i szybko okazało się, że była to przełomowa decyzja w jej karierze. Prowadziła tam kilka programów, między innymi w telewizji, w kontrze, czy Minęła 20. Była zaangażowana w swoją pracę, przez co spotykała się również z niemałą krytyką. Przed kilkoma miesiącami musiała jednak pożegnać się z pracą w TVP. Wówczas stacja przeszła radykalne zmiany, w które zostały wliczone liczne zwolnienia pracowników. Magdalena Ogórek nie zdradziła jednak oficjalnych powodów zniknięcia z wizji. Teraz okazuje się, że wraca przed kamery. Wiadomo, czym będzie się zajmowała. Magdalena Ogórek wraca do telewizji. W ciągu ostatnich kilku miesięcy, tuż po tym, jak Magdalena Ogórek straciła pracę w TV, nie pojawiała się na wizji w żadnej z telewizji. Ten czas postanowiła poświęcić sobie, swoim najbliższym oraz pasjom. Teraz jednak wraca i czekają na nią nowe zawodowe wyzwania. Magdalena Ogórek ma wieloletnie doświadczenie w pracy przed kamerami, dlatego nie ma w tym nic dziwnego, że po przerwie wraca do aktywności zawodowej. Już niebawem na nowo będzie można oglądać ją na odbiornikach telewizyjnych, lecz tym razem nie w TVP. Otrzymała posadę w nowej stacji, gdzie będzie prowadziła poranny program, czym pochwaliła się w rozmowie z Faktem. Potwierdzam, wracam do mediów i robię to z wielką radością. Cieszę się, że będę twarzą nowego kanału, bo jego oferta jest bardzo ciekawa. Kolejną rzeczą, która mnie przekonała, to pytania widzów. Na mediach społecznościowych dostawałam setki zapytań, kiedy wrócę. Choć minęło tyle miesięcy, one wciąż napływały. Ta przerwa jednak była mi potrzebna na odpoczynek i przewietrzenie głowy, zdradziła Magdalena Ogórek. Gdzie zatem zobaczymy dawną pracownicę TVP? Otóż dziennikarka zasili szeregi stacji WPOLS-CE24, która rusza już 2 września. Nie tylko Magdalena Ogórek. Oni również dołączą do nowej stacji. Wygląda na to, że nowa stacja planuje postawić na znane osobistości, które zasilą jej szeregi, co podkreślił również Marcin Wikło, wiceszef nowej stacji, szef anteny i newsroomu. Zgromadziliśmy znane i lubiane osobowości konserwatywnego dziennikarstwa. Uważamy, że mamy pomysł na tę telewizję, wiemy, jaką ją robić i z informacji od naszych widzów wynika, że absolutnie jest miejsce na taką telewizję, którą chcemy Państwu zaproponować, podkreślił, cytowany przez serwis w polityce.pl. Kogo zatem tam zobaczymy? Okazuje się, że oprócz Magdaleny Ogórek, widzowie będą mogli zobaczyć także m.in. Małgorzatę Obczowską, Michała Adamczyka czy Martę Kielczyk.